Witamy Was, proszę Państwa, z północnej Tajlandii. Wczoraj dotarliśmy do położonego pośród malowniczych gór Pai. Wypożyczymy skuter i będziemy zwiedzać okoliczne atrakcje. Wpadniemy na pola ryżowe, gorące źródła i lokalny market. Zapraszamy do oglądania. Nasz pobyt w Chiang Mai powoli dobiega końca. Właśnie przed chwilą złapaliśmy taką czerwoną lokalną taksówkę, która zabierze nas na dworzec autobusowy, gdzie mamy nadzieję, że uda nam się złapać autobus do Pai. Jak dobrze pójdzie, to za 5 godzin będziemy już wysoko, może nie aż tak wysoko, ale gdzieś w tajlandzkich górach. Godzina, w końcu dotarliśmy do Pai. Teraz będziemy zmierzać w kierunku naszego hotelu, żeby się zameldować, ale po drodze sobie coś jeszcze zjemy, bo siadanko zjedliśmy dzisiaj takie cienkie i jesteśmy troszkę głodni, a Milena już buszuje po sklepach. Żeby dostać się do naszego pensjonatu, musimy przejść przez taki bambusowy most i kurczę, nie wygląda on taki bardzo jakiś stabilny. Wygląda na to, że już powoli zbliżamy się do naszego hoteliku lub też nawet apartamentu. To zaraz Wam pokażę. To jest nasza chatka. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Zapraszam, zapraszam. Tutaj mamy takie łóżeczko. Mamy też siateczkę, jakby jakieś tam komary, robaki nas chciały atakować w nocy. No i to na tyle. Miejsce ma bardzo fajne opinie, także super. Cieszymy się bardzo, że tutaj przyjechaliśmy i troszeczkę żałujemy, że zostaniemy tutaj tylko 3 noce. Stawa już, 8 rano. I kawka czeka, i skuterek też czeka, i zaraz ruszamy. Dokąd? W drogę. Dokąd ty mnie wieziesz? Rano udało mi się wypożyczyć skuter, także ruszamy na wycieczkę. Zatrzymaliśmy się w takiej restauracji z takim punktem widokowym, ale prawdopodobnie jest ona zamknięta, a szkoda, bo chcielibyśmy sobie coś zjeść, bo nie jedliśmy jeszcze... Oj, nie mogę zdjąć tego kasku. A szkoda, bo rozciąga się tutaj bardzo fajny widok, zaraz Wam pokażę. A tak wygląda ta restauracyjka i Milena mi tam macha, że chyba jednak jest otwarta. Także idziemy, coś sobie zjemy, no i za chwilę ruszamy w drogę. Po schodach można wejść do góry, także idziemy na górę. No i zobaczcie to. Śniadanko z takim widoczkiem. Jak Ci się, Milena, widoczek podoba? Fajne, ale bardziej mi się podoba ta postawa. A co będziemy jeść na śniadanie? Ja mam jajecznicę, a ty masz owoce z jogurtami. Już przyszło nasze śniadanie. Ja mam jajecznicę, Patryk owoce, ale to już chyba mówię. Nie wiem. No i ten Patryk to zawsze wynajdzie takie świetne miejsce, że naprawdę wow. Po 30 minutach jazdy naszym skuterkiem dotarliśmy do miejscówki, która nazywa się Bamboo Bridge i jest to po prostu taki bambusowy most, który prowadzi przez pola ryżowe.
w otoczeniu pięknych górskich widoczków. Jest tutaj też sporo zwierząt, za chwilę wam pokażę. I dużo takich punktów, w których można zrobić fajne foteczki. Most, po którym będziemy spacerować, powstał z pędów bambusowych, które, jak mówiłem ostatnio, są bardzo takim trwałym tworzywem, z którego można budować różne konstrukcje drewniane. W tym przypadku akurat most. Aktualnie mamy w Tajlandii porę suchą, więc no nie wygląda to zbyt imponująco, ale na pewno jakby troszeczkę popadał deszcz, to wszystko by wyglądało o wiele piękniej. Wszystko pokryłoby się zielenią. Tajlandia jest jednym z największych na świecie producentów ryżu. 40% całej populacji pracuje w rolnictwie. Połowa terenów rolnych Tajlandii jest przeznaczona pod uprawę ryżu. Przełożyło się to na produkcję ponad 30 milionów ton ryżu w 2020 roku. Szacuje się, że roczne spożycie ryżu na mieszkańca wynosi ponad 114 kg. Tajlandia jest również jednym z największych na świecie eksporterów ryżu. W 2021 roku wartość eksportu wyniosła 6,5 miliona ton. Jest to zatem bardzo ważna gałąź tajskiej ekonomii. Kolejna miejscówka, którą chcemy dzisiaj odwiedzić, to Gorące Źródła. Właśnie wjechaliśmy już na teren całego tego obiektu. Kupiliśmy bilety wstępu, które kosztowały nas po 300 batów za osobę. Zabraliśmy ze sobą plecaki i idziemy trochę popływać w Gorących Źródłach. O, tutaj mamy nazwę. Nazywa się to Pong Nam Ron Ta Pai. Ciekawie. No to ruszamy do Gorących Źródeł, jest 300 metrów. Pokażę wam, jak wyglądają Gorące Źródła. Płynie sobie tutaj taka rzeka i wszystko jest podzielone na kilka takich basenów. Każdy basen o jeden poziom niżej to troszeczkę chłodniejsza woda. A akurat ten basen, w którym my sobie siedzieliśmy, ma 33 stopnie. To i tak jest bardzo ciepło. A tutaj idąc troszeczkę dalej, jest basen, w którym temperatura sięga 36 stopni. A ja idę zobaczyć jeszcze wyżej, bo tutaj mamy tabliczkę, że za 150 metrów są Gorące Źródła. Więc jeśli te teraz nie były gorącymi, to jestem ciekaw, co będzie za te 150 metrów. Nie wiem, jaką temperaturę ma tutaj woda, ale widać, że aż paruje. W jaki sposób powstają Gorące Źródła? Już tłumaczę. Wody powierzchniowe oraz deszczówka dostają się pomiędzy pęknięcia w skałach. Dostatecznie głęboko, by uzyskać temperaturę, w której woda zamienia się w parę wody. Ta z kolei z dużym ciśnieniem unosi się swobodnie pomiędzy porowatymi kamieniami i pęknięciami w skałach, wydostając się na powierzchnię. Woda o temperaturze pomiędzy 80 a 100 stopni Celsjusza zbiera się w Gorących Źródłach. No i tutaj, proszę państwa, płynie sobie ta woda o temperaturze 80 stopni, spływa sobie w dół rzeki po kamieniach, powoli się schładzając do takiej temperatury, w jakiej sobie siedzieliśmy, czyli 32-33 stopnie. Obiekt jest bardzo dobrze przygotowany pod turystów, są tutaj przebieralnie, łazienki. Jest też sklepik, jakby ktoś zgłodniał, nie ma jakiejś może szałowej oferty, ale coś zawsze sobie można przekąsić. Nadal kontynuujemy naszą podróż w okolicach Pai i dzisiaj odwiedzimy kolejne gorące źródła. Te akurat nazywają się Sai Ngam Natural Mineral Spring. Miejscówka wydaje się być troszkę mniej zatłoczona niż ta, którą mieliśmy okazję odwiedzić wczoraj, a to dobrze. Chociaż troszeczkę ludzi mimo wszystko tutaj przyjechało, bo mamy dzisiaj niedzielę, ludzie pewnie mają wolno od pracy, to spędzają go na odpoczynku. A jak, Milena, widzisz potencjał? Podoba, bo woda jest taka ładna, czysta i można tutaj się rozłożyć w kopycie, trochę poklepiamy, to będzie fajnie. To my się szykujemy i za chwilę wskakujemy do wody, póki jest ciepło, bo może wystygnie za chwilę. Yo, yo, yo!
My powoli się zbieramy, uciekamy, bo chcemy zobaczyć jeszcze jedną miejscówkę tutaj fajną w okolicy. Właściwie jest to punkt widokowy, a w międzyczasie tutaj przyjechało bardzo dużo ludzi. Zaraz wam pokażę. I w większości są to mieszkańcy tutaj z okolicy. A jakby ktoś kiedyś z was podróżował po północnej Tajlandii, to bardzo polecamy tą miejscówkę. Gorące źródła są tutaj naprawdę fajne. Zdecydowanie lepsze niż te, które widzieliśmy wczoraj. No i zdecydowanie polecamy przyjechać tutaj z rana, bo jest wtedy mniej ludzi. A skuterek, który sobie wynajęliśmy, to Honda Click. O ile się nie mylę, pojemność to jest 125. Tak, 125. I doskonale sprawuje się on po tutejszych górach, także wystarczy. Za wynajem płacimy po 300 batów dziennie, czyli to wychodzi jakieś 30 kilka złotych, plus do tego trzeba doliczyć kilka złotych na paliwo i można podróżować po północnej Tajlandii w każde miejsce, które się zapragnie. Gotowa? Trzymasz się? No. Czy każdy dzień w podróży musi być pełen wrażeń? Niekoniecznie. Czasem trzeba trochę odpocząć i nabrać siły na dalsze przygody. Banana grillowanego w sosie kokosowym. Taka porcyjka, taki duży kubeczek kosztuje 30 batów. No i dobra, zobaczymy czy dobre. Dobre. Słodkie, kokosowe, ciepłe, tak jak lubię. Polecam. Pobyt w Pai kończymy pięknym zachodem słońca nad lokalnym, niezwykle malowniczym kanionem. Zostań z nami na dłużej i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce, na razie. Obydwoje zauważyliśmy, że bardzo popularne są tutaj takie smażone paróweczki. To jeden z takich najtrudniejszych szlaków, które przeszliśmy.